Karolina Romaniuk, TV Reklama. Jesteśmy na konferencji Alkomaster 2. Wiewiór, cześć. Cześć, cześć. Jak ci się podoba w ogóle taka konferencja? Wiesz co, strasznie. Nie? Cyrk, co tu się dzieje w ogóle. Ja tutaj przyjechałem, bo mój ten panel takich no-name'ów. No ale ten, co tutaj się dzieje na tym i w ogóle, co tutaj jest, no to nie, to mi się bardzo nie podoba. W sensie, po prostu mi się to nie podoba. Chociaż można się trochę pośmiać, to przyznam, że trochę się uśmiałem. Ale mówisz cyrk, może za mało cyrku? Nie, po prostu to jest już tak cringe'owe, że to jest przesada. I to, co się dzieje, no nie, no jak ktoś to lubi, to spoko, nie? Ale dla mnie to już nie jest to. Dojdzie do twojej walki z Kubańczykiem? Na ten moment nie sądzę, dlatego że Kubańczyk mówił, że on po prostu nie chce tej walki na ten moment, że on koncertuje, bawi się i nie potrzebuje takiej sportowej walki. Nie zdąży formy zrobić. Tak, tak. Boi się ciebie też pewnie. No być może, nie, ale mówi co innego, że po prostu nie jest w stanie się przygotować. To też jest, jakby mówię, że po prostu robiąc trasy koncertowe i tak dalej, żeby przygotować się do takiej sportowej, trudnej walki, musiałby odpuścić te trasy i tak dalej, trenować dłuższy czas, a nie wziąć tak po prostu walkę z doskoku jak teraz, bo to jest co innego. A powiedz mi, a uważasz, że jest słabszy od ciebie? No tak, uważam, tak. A jakby zrobił formę? No to dalej, no to ja tak uważam. No, gdybym nie, to bym nie chciał z nim walki, nie? Tak. A dojdzie do rewanżu z Alanem Kwiecińskim? Wiesz co, być może, ale jakby mi tam się nie śpieszy, żeby jakby robić z nim teraz rewanż MMA czy coś takiego, bo jakby ja mam dwa pasy, tak? A dla mnie on nie jest pretendentem w tym momencie do pasa żadnym, bo tak w zasadzie nie ma wygranych walk, więc jak będzie mieć wtedy wygrane walki w kategorii i tak dalej, to wtedy możemy zawalczyć, ale tak to nie będę tak, że o, ja chcę zrobić rewanż z Alanem i dawać walkę mu o pas, gdzie jakby on sobie na tą walkę nie zasłużył. Czyli nie dasz mu tej możliwości? No tak, tak. No i musi powygrywać walki. Jak oceniasz ostatnie działania Ferreriego? Ale... Ostatnią dramę. Ostatnią dramę. Oś tak, no to jest gruba sprawa. Po pierwsze tak. Nicola, no to jest takie typowe, no nie ukrywajmy sobie, kurestwo, tak? Chciała, nawet jeśli nie wybiła się na Danielu, znaczy nawet jeśli nie była z Danielem dla fejmu, to odchodząc od niego i uciekając od razu do jakiegoś innego influencera, no to jest, czysto pokazuje, że tylko na tym jej zależy, tak? To jest takie jawne zachowanie, że ona jest tylko z kimś, żeby czerpać z tego korzyści. I Ferrari, przyjmując ją do siebie, wspiera takie zachowanie. Pokazuje, tak, akceptujemy to, to jest w porządku, możecie tak robić. Zachęca nowe dziewczyny, róbcie tak, szukajcie influencerów, do których nic nie czujecie, żeby się po prostu na nich wybić, żeby zrobić ich w chuja i robić na nich zasięgi. Ferrari jakby dając jej kolejne zasięgi pokazuje, że zielone światło dla kolejnych dziewczyn. A czy myślisz, że to nie działa też w drugą stronę? Zasięgi Ferrari tak, dzięki temu. Tak, tak, no, to pewnie, on robi to dla zasięgów, bo oczywiście, fakt. No, win-win. No tak, no on na tym zyskuje, na tym bardzo dużo i ciężko, wiesz, się z tym nie zgodzić, ale jednocześnie daje, pokazuje innym dziewczynom, że można tak robić. No i czy to jest w porządku? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to nie jest w porządku i no jakby, no to jest złe. A co myślisz o jego ostatniej walce? No, wiesz co, no wygrał, no i co? I co mam mówić więcej, do kolejnej nie wyszedł. Szczerze powiedziawszy, nawet nie obejrzałem chyba tej walki, a może obejrzałem. Oglądałem później galę, ale nie pamiętam, czy obejrzałem powtórkę w końcu tej gali do końca. Chyba tak, chyba obejrzałem, ale już nie pamiętam tej walki dokładnie. Więc ciężko mi jej ocenić. A jakbyś ocenił jego umiejętności? No myślę, że są wysokie, ale no nie na tyle, żeby mi zagrozić. No dobra, a kolejne dramy jakbyś jeszcze ocenił? Jakie? Jeszcze na przykład z Fagatą. A, z Fagatą? No z Fagatą to jest takie podkręcanie, nie? Wiesz, Fagata tak naprawdę, no to jest, ona się tam wymiguje, że to co innego, ale to jest bardzo podobny scenariusz, tak? Ferrari mówi, że to Fagata jest ta zła, a oni, że o Fagata mówi, że to ona jest okej, a to Nicola jest ta zła, tak naprawdę, no to obydwie to jest bardzo podobny scenariusz. Myślisz, że to wszystko jest pozorowane do zasięgów? Myślę, że częściowo, ale na pewno nie w całości. Myślę, że na pewno
jest to w jakiś sposób podkręcane, jeśli jest możliwość zrobienia z kimś kolejnej spiny, to to robią, ale myślę, że całość nie była celowo ustawiana, bo nie sądzę, by się wszyscy na to zgodzili. Dawajcie, ustawimy taką dramę, że ty uciekniesz ode mnie do tego. Nie sądzę, by się na przykład Magical na to zgodził. A jakbyś miał walczyć z Amadeuszem, to wygrałbyś z nim? No na pewno. To wyzywasz go? No już go wyzywałem wcześniej. No to zobaczymy, czy nie przyjął jeszcze. No czy no to wiesz, on też ma też bić się z Dubielem, ale to też moim zdaniem na przykład lepiej jak moja walka byłaby wpierw, bo na przykład jeśli by ze mną wygrał, to wtedy walka Amadeusz z Dubiel byłaby walką o pas, nie? No to lepiej zrobić najpierw moją walkę z Amadeuszem. No to dlaczego chciałbyś zawalczyć z Amadeuszem, a już z Kwiecińskim nie? No bo Amadeusz wygrał teraz, tak? I tylko z wygranym. No tak, no na tym polega bycie mistrzem, że się bije z tymi, którzy wygrywają. A co myślisz o nowej federacji Lexi? Myślę, że to Hajlik po prostu zrobił nową federację, ale nie jestem pewny. Ci sami ludzie? Nie, tak mi się znaczy tak coś słyszałem, że ktoś tam jest powiązany i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy to nie wiem, więc no nie wiem, nie tak, że mówię, że tak jest, nie? Myślę, że mają potencjał na rynek, na tym, no, się wybić, tak, no, mają potencjał się wybić. No dobra, a gdzie w takim razie dzisiaj się wybierasz? Może na urodziny? Tak, idę do Wojtka Goli. Do Wojtka, ja dlatego też do Warszawy przyjechaliśmy, bo tak to bym nie pojechał tutaj na tą konferencję z kolegą, nie, a tak to tutaj na konferencję poszliśmy i zaraz na urodziny jedziemy. No to miłej zabawy, a dobrze, a powiedz mi, a tancula w KSW, czy to możliwe? No myślę, że na ten moment nie, chyba że jakaś frikowa walka, taka typowa. Czyli, a dałbyś mu rewanż? Wiesz co, no dałbym, ale na pewno nie od razu, nie? To musi też powygrywać, to nie jest tak, że wiesz, że... Trzeba się o ciebie starać. No, ja jestem podwójnym mistrzem, tak jak jeśli ktoś chce walkę o pas, no to musi najpierw na tę walkę zapracować zazwyczaj. No jasne. No dobra, to już się dłużej nie będziemy trzymać w takim razie. Udanej zabawy. Dzięki. Dzięki.